Baśnie Słowian. Odcinek drugi. Diabli taniec. Kiedy wicher kręci w kółko i suchym zamiata piaskiem, jest to taniec złego ducha. Zamykaj wszystkie okna i drzwi w chacie, bo złe ci naruszy kości. A jeżeliś odważniejszy i chcesz skarbu ze zgubą duszy, weź nóż nowy, poświęcony i w pośrodek tego wiru rzuć nim celnie i z zamachem. Weź nóż poświęcony i w pośrodek wiru rzuć. Weź nóż poświęcony i w pośrodek wiru. Zuchwały młody parobczak, gdy mu szczyt stodoły bies w postaci wichru zerwał, w gniewie utkwił w środku tego wiru poświęcony nóż. A masz! A? Mam cię! Boli! I zaraz ujrzał, jak w kornej postaci bies stanął przed nim krzywy i drżący i pyta. Co mi rozkażesz? Napraw stodołę, dół od kartofli napełnij złotem, przynieś do izby baryłkę wódki i 3 duże połcie słoniny. Złoto, wódkę i słoninę. Złoto, wódkę i słoninę. Złoto, wódkę i słoninę. Tak, jak o i mówisz. Spełnię to wszystko, ale wyjm nóż utkwiony, który mnie srodze dolega. Nie! Zrób to najpierwej, co żądam. Bies dopełnił rozkaz cały, lecz wkrótce, kiedy z choroby umierał młody parobczak, wieśniacy obecni w chacie widzieli, jak stał przy jego głowie, czatując na jego duszę. Umarł Maciek, umarł już, leży na dasce. A żeby mógł ożyć, pijałby on jeszcze. Oj, dobrze z Maćkiem było, bo nam kupował piwo. Zeszli się do niego tak. Proszę jego, nie ma Maćka, nie ma smutno tak bez niego. Oj, płaczą, lamentują, oj, rączki załamują. Wszyscy go żałowali,
tylko stary chrzestny rzekł z cicha przy wtórze pogrzebowej pieśni. Gdyby zamiast żądać tych pieniędzy wystrzelił do biesa srebrnym guzikiem z prawego oka, byłby żył długo, poczciwie i nie stracił świętej duszy. Czytał Bartosz Suchy i inni. Adaptacja i reżyseria Bartosz Suchy i inni. Opracowanie muzyczne Bartosz Suchy i inni. Realizacja akustyczna Bartosz Suchy i inni. Nieujęta w zadówce Monika Zizier.